Bo tak, kiedy my jesteśmy szczęśliwi, uśmiechnięci i radośni, przyciągniemy osobę, która też taka będzie. I możemy nazwać to miłością, czymkolwiek. Ale co, jeżeli przyjdzie gorszy dzień, i wtedy już nie będziemy na tą osobę zasługiwać? Albo ona na nas, jeżeli ona będzie miała gorszy czas, jeżeli ona nagle zacznie czuć się inaczej? Czy naprawdę chcemy wszyscy wierzyć w to, że ta miłość ma polegać na tym, że już nigdy nikt nie zapłacze w tej relacji? My nigdy nie będziemy mieli gorszego nastroju? A co właśnie, jeżeli by to wyglądało tak, że niezależnie od naszego nastroju nie musimy się bać o stratę miłości? Bo wydaje mi się, może się mylę, może to jest tylko moje subiektywne odczucie, że narzucono nam trochę taką presję, że my musimy utrzymywać ten wysoko wibracyjny stan i wtedy będzie dobrze. Ale jeżeli my dajemy sobie luz w tych kwestiach i odpuścimy tego, wiecie, takiego nadmuchanego kurczaka w sobie, tak się napinać i na siłę próbować utrzymać ten stan, i damy sobie prawo do wszystkiego, dając sobie tą miłość, to kto inny nam jej nie da? Jaka wtedy, jak większa, o ile większa jest wtedy szansa, że przyciągniemy właśnie ludzi, którzy będą nas traktować z taką samą troską, nie będą od nas wymagać: hej, uśmiechaj się zawsze, bądź w wysokich wibracjach. Czy tak ci ktoś powie wtedy, bo odejdę? Bo wtedy nie jesteś miłością, bo nie wibrujesz wystarczająco wysoko, aby być na moim poziomie. Czy to jest miłość? Czy to naprawdę jest miłość? Czy właśnie miłością jest coś zupełnie odwrotnego?